Rosja zawiesza misję przy NATO. Rosja zawiesi od 1 listopada działalność swej misji przy NATO i biura Sojuszu w Moskwie. Rosja od 1 listopada zawiesi działalność swojego przedstawicielstwa przy Sojuszu Północnoatlantyckim, zapowiedział w poniedziałek Siergiej Ławrow. Szef rosyjskiego MSZ dodał, że nie będzie działać również biuro informacyjne NATO w Moskwie. W wyniku celowych kroków NATO praktycznie nie mamy należytych warunków do elementarnej działalności dyplomatycznej. W odpowiedzi na działania NATO wstrzymujemy pracę naszego stałego przedstawicielstwa przy NATO, w tym pracę naszego głównego przedstawiciela wojskowego, powiedział szef MSZ Rosji. Jak dodał, nastąpi to zapewne od 1 listopada, ale może zająć jeszcze kilka dni. Po drugie, wstrzymujemy działalność wojskowej misji łącznikowej NATO w Moskwie. Akredytacja jej pracowników zostaje anulowana od 1 listopada bieżący rok, poinformował Ławrow. Ponadto, według jego słów, zakończona zostaje działalność Biura Informacyjnego NATO w Moskwie, które było ustanowione przy ambasadzie Belgii. Moskwa nie będzie udawać, rosyjski minister oświadczył, że jeśli NATO będzie miało jakąś pilną sprawę, to może skontaktować się z Moskwą poprzez ambasadora Rosji w Belgii. Ławrow oznajmił, że Moskwa nie będzie udawać, że w najbliższej perspektywie możliwe są jakieś zmiany w relacjach z NATO. O możliwości zawieszenia działalności placówek pisały wcześniej media w Rosji. Oceniały, że Moskwa może odpowiedzieć w ten sposób na niedawne wydalenie przez NATO jej ośmiu dyplomatów.